Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna się kłania. Głos mam zmieniony, moi drodzy, no ale może sobie jakoś poradzimy. Cały czas mi męczy katar i nie wiem, kiedy się skończy. Także nie mam innych żadnych objawów, ale katar mam, moi drodzy. No ale nie o katarze, tutaj karta dnia. Chcę, żebyście wiedzieli, jak ja się czuję. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście myślę, że u Was wszystko w porządku, lepiej jak u mnie. Także życzę dużo zdrówka wszystkim. Moi drodzy, zaczynamy na 3 stycznia 2022. 22 mamy już. Kochani, rycerz mieczy. No tutaj, moi drodzy, jest jakaś informacja, która przychodzi do nas, list, telefon, ale ta osoba będzie taka trochę chaotyczna, wpadnie w nasze życie jak burza z informacją, może zrobić trochę zamieszania, może być nerwowo, czy tam stresować się będziemy tą osobą troszkę. No niekoniecznie są to złe informacje, oczywiście ja nie mówię, no ale w taki sposób, że tak nagle może wybuchnie z tą wiadomością, wiecie jak to czasem bywa. Nie będziemy przygotowani na coś, a tutaj już trzeba będzie coś donieść, coś załatwić, coś napisać, coś wysłać. Sami wiecie, jak to jest z urzędami, z urzędnikami i z innymi takimi instytucjami. Także tutaj możemy się spodziewać takich informacji. No i cóż, moi drodzy, ten dzień będzie zabiegany, na pewno nie będzie należał do najłatwiejszych. Tutaj jest chaotycznie trochę, tak jak powiedziałam, no ale dynamicznie dosyć. Także ja myślę, że trzeba będzie czasem może skontaktować się właśnie też z lekarzem. Albo też to jest ktoś, tak jak mówię, z urzędu. Tutaj zależy, moi drodzy, indywidualnie od każdego z nas. Czasem, moi drodzy, te horoskopy dzienne, tak możemy nazwać, te energie, karty dnia, mogą nie rezonować ze wszystkimi, moi kochani. No czasem tak się zdarza, że tutaj niekoniecznie to każdego dnia musi być tak. Pamiętajcie, tarot jest tylko drogowskazem, jest pewnego rodzaju naprowadzeniem, tak? Ale wy sami kreujecie swoje życie, oczywiście. Także ja tylko przypominam. No i kochani, ja Wam jeszcze tutaj obiecałam, żeby nie było nudno, ale też żebyśmy mieli jakieś pocieszenie w nowym roku, że będzie coś się działo lepszego. Zrobimy przesłanie, jeszcze dodamy do tej karty dnia. No i kochani, mamy nową drogę zawodową. Twoje skupienie się na pracy przynosi nowe, pozytywne skutki. Także moi kochani, tutaj oczywiście może być, ale nie musi, nowa droga zawodowa, nowa droga nauki również, edukacji, może na jakiś pomysł tutaj wpadniemy. No moi drodzy, z nowym rokiem, nowym krokiem, ja Wam życzę spełnienia, abyśmy podchodzili do życia jak dzieci, bo to jest bardzo ważne, żeby po prostu nie myśleć o tym, co było, tylko tak jak dziecko. Pierwszy raz i to właśnie tak przeżywać, jakie to jest piękne, jak ma się taką energię dziecka i ciekawości świata, i nie bójcie się nowych wyzwań, moi drodzy, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Dobrze, ja Was bardzo, kochani, pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia i do usłyszenia.